W regionie działa kolejny komisariat, tym razem to miejsce stworzone z myślą o najmłodszych. Komisariat Młodego Policjanta to specjalny pokój edukacyjny przygotowany dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Jak działa i czego można się w nim nauczyć, sprawdza Łukasz Wróblewski. Światełko dla pieszych się zmieniło, już nasi piesi mogą przejść, prawda? Sygnalizacja świetlna i symulacja bezpiecznego przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych. Zielone światło wtedy... Idziemy. Czerwone światło? Stop. A można przejść czy nie wtedy? Nie. Nie mogę biegać. I czego jeszcze nie możesz robić? Bawić się piłką. To tylko jedno z kilku praktycznych ćwiczeń dla najmłodszych przygotowanych przez białostockich policjantów. Będą mogły poczuć się kierowcami, pieszymi prawdziwymi, obejrzą tutaj znaki drogowe. Komisariat Młodego Policjanta w Białymstoku to miejsce, jakiego do tej pory w regionie nie było. To tutaj przedszkolaki i uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych nauczą się znaków i przepisów ruchu drogowego. Żeby zachęcić dzieci, zainteresować, zaintrygować, to również będziemy mówili o zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych. Na tych kartach odciskujemy paluszki. W policyjnej sali profilaktycznej dzieci przez zabawę poznają zasady korzystania z numerów alarmowych. Od roku dobrze zna je już 5-letnia Amelia. Dziewczynka po tym, jak jej mama nagle zasłabła, nie spanikowała i wezwała pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Tylko nie wiem, co oddycha, ale się rusza trochę. Przecież na ruchu i mocno ucho bolały głowa. Dotychczas w regionie to policjanci odwiedzali przedszkola czy szkoły i tam przestrzegali najmłodszych przed niebezpieczeństwami. Teraz to oni czekają na dzieci w komisariacie Młodego Policjanta. Na plus, bo mogą zweryfikować tak swoją wiedzę, biorąc udział właśnie w takich zabawach, w takich zajęciach. Nauka przez zabawę pozwala przyswoić najmłodszym wiedzę, która może uratować życie. Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Komenda Miejska Policji w Białymstoku. Łukasz Wróblewski, Obiektyw.